Jan Paweł II bez wątpienia był osobą dialogu, człowiekiem, który potrafił, chciał rozmawiać z ludźmi, spotykał się z nimi, był otwarty i był obecny. Myślę, że dla nas jako harcerek i harcerzy ta obecność, to, że jesteśmy przy sobie, że ze sobą rozmawiamy, utrzymujemy relacje, jest bardzo ważne i wpływa na to, jakimi ludźmi się stajemy, na to, czy szanujemy się wzajemnie, czy mówimy sobie prawdę prosto w cztery oczy. I chciałbym Was zaprosić do tego, żebyśmy podczas najbliższego tygodnia, najbliższych 7 dni postarali się podjąć właśnie takiego zobowiązania, aby spróbować stać się osobą dialogu, osobą, która jest otwarta na spotkanie z drugim człowiekiem. Tak konkretnie, może to być spotkanie z jakąś osobą, co do której mamy jakieś wątpliwości. Może jest ktoś taki, kogo uraziłeś, może jest ktoś taki, co do kogo masz jakieś zastrzeżenia. Może chciałabyś powiedzieć komuś, przepraszam. Wiem, że to jest trudne zadanie, wiem, że może wydawać się nam, że nie damy rady. Ale chciałbym zaprosić Was do tego właśnie w duchu nauczki Jana Pawła II, abyśmy pamiętając o tym, że w drugim człowieku odnajdujemy również Boga, abyśmy wierząc, że to właśnie taka prawdziwa, szczera rozmowa jest podstawą i fundamentem budowania naszych relacji, budowania świadectwa, również naszej wiary, naszych wartości, tego, w co wierzymy i czym chcemy być dla innych ludzi, takimi osobami, co do których możemy na sobie polegać. I chciałbym zaprosić Was, żebyście właśnie w trakcie najbliższych 7 dni takie spotkanie odbyli. Być może warto iść na spacer, być może warto usiąść przy kubku gorącej herbaty i porozmawiać. Poszukać przyjaciela, poszukać Boga w tym drugim człowieku, co do którego mamy jakieś wątpliwości, z którym nie zawsze się zgadzamy, z którym może coś nas łączy, a może coś nas dzieli. I życzę Wam tego, abyśmy właśnie w trakcie przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II podejmowali takie wyzwania, abyśmy w momencie, kiedy papież zostanie ogłoszonym świętym, mieli świadomość, że również idziemy jego szlakami. Czuwaj.